czas na komentarze dziennikarzy, publicystów. Witam serdecznie naszych gości w studiu. Jakub Dymek, Tygodnik Przegląd. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. A w połączeniu na Skype'ie Tadeusz Purzański, publicysta, historyk. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam państwa. Panowie, jak to w końcu jest z tymi wyborami? Może zacznijmy od tego, będą przyspieszone wybory, czy nie będą? Niektórzy mówią, że będą na pewno, a niektórzy liczą matematycznie i mówią, no jednak chyba się nie opłaca. Jakub Dymek. No, ja zajmuję się publicystyką, a nie wróżbiarstwem, więc nie mam żadnej wiedzy na temat tego, czy wybory odbędą się w normalnym czy przyspieszonym terminie. Ale prawda jest taka, że ten serial Wspólnej Listy, jak sądzę, nie odpuści nas do przynajmniej wiosny, lata przyszłego roku, bo wtedy zresztą, mówiąc uczciwie, jest... Czyli trochę już się zaczęła kampania wyborcza. A kiedykolwiek się skończyła? No, bądźmy uczciwi. No, partia rządząca weszła w ten tryb prowadzenia kampanii wraz z pierwszym dniem po wygraniu wyborów w 2015 roku i nigdy z niego nie wyszła, co zresztą nie jest tylko polskim przypadkiem. Ale wracając do Wspólnej Listy i do dyskusji o przedwczesnych wyborach, to czy przedwczesne wybory będą, jest oczywiście decyzją, która zapadnie wewnątrz koalicji i będzie zależała od tego, czy pojawi się konieczność zdyscyplinowania mniejszych partnerów Zbigniewa Ziobry przede wszystkim. To zaś, czy ponad będzie... się dogadali na ostatnim spotkaniu. Podobno, tu też nie siedzę na tych spotkaniach, tego nie wiem, ale ryzyko, moim zdaniem w polityce ryzyko oszukania swoich partnerów jest nie tylko możliwe, ale wręcz jest pewna konieczność trzymania ich w niepewności, no bo inaczej nie byliby zdyscyplinowani. A co do Wspólnej Listy zaś, no to będą musieli dogadać się, mówię teraz straszne banały, ale będą musieli dogadać się w obliczu swoich sondaży, prognozowanych wyników i szans wyborczych wszyscy partnerzy. I chyba ciekawszą dyskusją jest w ogóle to, czy większe szanse mają dwa bloki, czy jeden i jak te bloki mogłyby wyglądać i czego się wewnątrz tych bloków tak naprawdę przywódcy poszczególnych ugrupowań boją. Kosiniak, Czarzasty i Hołownia to jest właściwie ciekawsze niż dyskusja nad czymś, na co nie mamy najmniejszego wpływu, czyli to, czy oni to się za chwilę dogadają, w takim razie nie. Do tego przejdziemy. Tadeusz Purzański, pan obstawia, że te wybory mogą się odbyć wcześniej, czy nie. No teraz... Zdaje się, że chyba politycy powinni mieć za priorytet to, co dzieje się na Ukrainie, a nie wybory. I jak sądzę, mają to za priorytet. Rzeczywiście wszystkie oczy Polaków i polskich polityków również skierowane są na Ukrainę. I tutaj mamy szczęśliwie w miarę wspólny front. Mało kto się wyłamuje, mówi, że nie trzeba pomagać Ukrainie, że nie trzeba przyjmować uchodźców, nie trzeba zapewniać im na przykład edukacji, jakieś tylko nieliczne, właściwie niszowe twory polityczne używają takiej retoryki. O Konfederacji za chwilę, panie redaktorze. Nie służy. Natomiast no, jeśli chodzi o taką twardą politykę, to możemy być pewni jednego. Będzie wspólna lista Zjednoczonej Prawicy, mniej czy bardziej Zjednoczonej, bo wiemy, że odszedł Jarosław Gowin i jego ugrupowanie, którego już nie ma, został właściwie sam Gowin, a jego ludzie już są gdzie indziej. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Republika nie pójdą razem, bo nie ma po prostu jednej opcji. I tutaj też nie chodzi o to, żeby dyscyplinować mniejsze ugrupowanie przez większe, czyli że PiS musi stawiać do kąta Solidarną Polskę, bo to jest koalicja. Koalicja złożona z dwóch, przynajmniej jeśli nie trzech, właśnie różnych ugrupowań z różnymi pomysłami i to jest pewna symbioza lepiej czy gorzej działająca, ale też powiedzmy sobie szczerze, Solidarna Polska zdaje sobie sprawę z tego, że są granice no, jakiegoś nacisku, prawda, własnego zdania, no bo będzie musiała jej politycy wystartować z list Prawa i Sprawiedliwości, bo inaczej raczej szans nie mają. No dobrze, ale panie redaktorze, pan mówi, że Solidarna Polska widzi i zna te granice. To może zatrzymajmy się, skoro już mówimy tutaj o liście, wielkiej liście Zjednoczonej Opozycji. Jak to właściwie jest? Zbigniew Ziobro mówił w niektórych wywiadach, że on rozważa pójście na swojej liście do wyborów, a nie na liście Prawa i Sprawiedliwości. Na konferencjach prasowych przy temacie reformy sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej wypowiada się ostro o prezydencie, o premierze, którzy pochodzą, wiemy skąd są, z jakiego politycznego podwórka.
To na pewno zaognia. A w tym tygodniu, w tamtym były też spotkania liderów Zjednoczonej Prawicy, ale na tym spotkaniu był też Paweł Kukiz. No i taki komunikat dostaliśmy, że już atmosfera opanowana. To jak to jest w tym małżeństwie? Jeśli można słówko jeszcze. Rzeczywiście mamy do czynienia z takimi publicznymi wystąpieniami, publicznym podkreślaniem swojej wagi, swojego znaczenia. Natomiast to jest w dużej mierze jednak taki gest w kierunku, sygnał w kierunku wyborców. Tak? Zobaczcie, jesteśmy odrębni, mamy własne pomysły, mamy własnych polityków. Natomiast obie strony, czyli te najważniejsze podmioty, i Prawo i Sprawiedliwość, i Solidarna Polska, świetnie sobie zdają sprawę, że wewnętrznych rozgrywkach, układankach, to będzie jednak wspólna lista i inaczej być nie może. I zupełnie odwrotnie wygląda sytuacja, jeśli pani redaktor pytała o niezjednoczoną opozycję. Tak, tak, to teraz przejdźmy właśnie do tej opozycji. Nie będzie tej wspólnej listy. Do tej opozycji. To mamy trochę tak, że Donald Tusk już zaprasza właśnie Szymona Hołownię, Władysława Kosiniaka-Kamysza do tego związku, tak to nazwijmy. Puszczę oko, oni mówią nie. Władysław Kosiniak-Kamysz, zresztą posłowie na antenie telewizji Republika wczoraj mówili, że jeżeli Tusk zaprasza Lewicę do tej opozycji, to my nie idziemy z Tuskiem. No i co, Donald Tusk dostał kosza czy nie, Jakub Dymek? Ja myślę przede wszystkim, że w obliczu naprawdę poważnych dramatów na świecie i nakręcającego się kryzysu inflacyjnego, żywnościowego i wojny u naszych sąsiadów, to los tak naprawdę Donalda Tuska czy Zbigniewa Ziobry jest dla mnie jakoś sprawą drugorzędną i w ogóle chyba od tej takiej dygresji należało zacząć. Bo układanki zarówno wewnątrz koalicji rządzącej, jak i tej być może istniejącej lub istniejącej tylko teoretycznie koalicji opozycyjnej, no nie są też czymś, co tak naprawdę powinno nam ustawiać agendę dnia. Zaś co do celów Donalda Tuska, ja myślę, że zarówno widzowie telewizji Republika, jak i my wszyscy mamy pewną jasność, że Donaldowi Tuskowi będzie zależeć na zwasalizowaniu mniejszych partnerów, uzależnieniu ich od siebie i wydobycie od nich takiej deklaracji pójścia razem na tak wczesnym etapie byłoby oczywistym krokiem w tym kierunku. Innymi słowy, gdyby, i to nie jest jakaś moja błyskotliwa myśl, tylko o tym się po prostu mówi, że gdyby na tym etapie Kosiniak-Kamysz, czy Hołownia, czy Czarzasty zadeklarowali jakąś lojalność, czy gotowość pójścia z Tuskiem w wyborach przyszłorocznych, to później trudno byłoby im się z tej decyzji wycofać i byłby to pewien rodzaj właśnie związania się, złożenia hołdu, możemy do różnej metaforyki tu sięgać. No oni tego też nie chcą, bo chcą zachować tak długo, jak to możliwe, pewną autonomię. No mówimy tu tak naprawdę o jakichś podstawowych mechanizmach polityki parlamentarnej i myślę, że wiele nowego widzom nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Tak wygląda polityka. No każdy chciałby być jednocześnie niezależny, silny, wpływowy i jeszcze... No każdy chce być premierem teraz z opozycji. Tam tutaj... wielu jest tych kandydatów na premiera. Tadeusz Pużański. Właśnie. Pan redaktor moim zdaniem wpisuje się w takie myślenie po lewej stronie sceny politycznej, bo nie chcę powiedzieć lewicowe, bo polska lewica jednak została zniszczona przez komunistów po wojnie, więc to jest bardziej skomplikowany problem. Natomiast rzeczywiście, mówiąc tak skrótowo, dzisiejsza lewica, tak, wyrosła z KPP, PPR-u, PZPR-u. Oczywiście chciałaby zapomnieć o korzeniach, prawda? Rzeczywistość zaczyna się tu i teraz, czyli nie wracajmy do przeszłości, nie wracajmy do Tuska, nie wracajmy w ogóle do III RP, do 1989 roku, no bo wtedy mogłyby nam się przypomnieć różne przykre historie, właśnie jak to komunizm był zbrodniczy, postkomunizm niewiele się właściwie od tego komunizmu różnił, czyli uwłaszczenie nomenklatury, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Także no, ja bym unikał tego typu retoryki, prawda, że polityka to jest tu i teraz, wszystko ma swoją genezę, wszystko ma swój początek. A akurat wracanie do Donalda Tuska jest szalenie istotne, ponieważ, i tu się nie dziwię Zjednoczonej Prawicy i jej politykom, że chcą pokazać tę różnicę zasadniczą między tym, jak dzisiaj polityka bezpieczeństwa, polityka energetyczna jest prowadzona, czy była za czasów Lecha Kaczyńskiego, a jak była za czasów Donalda Tuska czy Waldemara Pawlaka. I to jest po prostu przepaść. Tak? Gdybyśmy dalej ciągnęli, kontynuowali politykę PO, PSL czy też ZSL bardziej, bo to jest przecież tego typu ugrupowanie sięgające przybudówki PZPR-u, to byśmy wylądowali
no tak jak Węgry czy Słowacja, tak, prawda? Tak, to tu postawmy przecinek i ja zapytam mojego gościa w studio, właśnie panie redaktorze, byłoby dzisiaj zupełnie inaczej, gdyby ta umowa na gaz do 37 roku, pan się śmieje, a ja chcę jeszcze powiedzieć o tym Lotosie i o tej notatce Aleksandra Grada z 2011. Proszę, proszę, od trzech dni na żadne inne pytanie nie odpowiadam w Polskim Radio i w TV Republika, także zrobię to po raz szósty. Byłby problem? No na pewno był. Gdyby historia potoczyła się inaczej, to byłoby zupełnie inaczej, że uraczę państwa takim pleonazmem. Moim zdaniem tego rodzaju gdybanie jest zupełnie pozbawione sensu i oderwane od rzeczywistości. Ale nam dzisiaj lepiej się uniezależnić od Rosji niż właśnie niektórym państwom. No dobrze, to kolejny banał. Tak, no lepiej jest się uzależnić od Rosji niż być od niej zależnym, ale mam wrażenie, że wszystkie rządy po 2000 roku mają w tej dziedzinie swoje zarówno zasługi, jak i zaniedbania, a wracanie do 2011 roku w roku 2022, no może jest jakoś ciekawe. Ciekawe z punktu widzenia tworzenia historii alternatywnych, ale nic nam nie mówi o współczesności. No, będziemy bardziej niezależnym krajem po zakończeniu tego roku, kiedy ruszą gazociągi, interkonektory i tak dalej, chociaż interkonektory pompujące tutaj rosyjską, bo nie inną ropę, gaz, przepraszam najmocniej, ale moim zdaniem to, co zrobił Daniel Obajtek z przypomnieniem tej notatki Grada i rozmowy Tuska, no jest niczym innym jak politycznym spinem, który media dzisiaj w bardzo użyteczny zresztą dla Daniela Obajtek sposób przypominają i dmuchają ponad jego realne znaczenie. Porozmawialibyśmy więcej na ten temat, ale niestety dzisiaj trochę nam ramówka się rozjechała. Bardzo panom dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Tadeusz Purzański i Jakub Dymek byli państwo i moimi gośćmi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Już za chwilę serwis informacyjny.